Tak wiem, czekaliście długo na informacje dotyczące projektu wzmacniacza marzeń. Zanim jednak zacznę, chciałbym wyjaśnić o czym w ogóle tutaj mowa, bo przecież niektórzy widzowie być może po raz pierwszy o tym słyszą. Polecam obejrzeć odcinek, w którym jest opis planów tego projektu. Link macie na ekranie, ale tutaj też chciałbym coś o tym wspomnieć, dodając przy okazji kilka nowszych faktów. Otóż projekt wzmacniacza marzeń, tak go nazwałem, zakładał zbudowanie czegoś w rodzaju kopii znakomitego, lampowego wzmacniacza Sansui AU70. Oczywiście nie planowałem zbudowania kopii 1 do 1 z taką samą obudową. Raczej zależało mi na osiągnięciu brzmienia tego wzmacniacza. No bo jego znakomity dźwięk oczarował mnie przy naprawie Pierwszego egzemplarza, który parę lat temu przysłał mi Marek z Oxfordu. No i o tym również był odcinek na tym kanale. Impulsem do wykonania tego projektu były wzmacniacze, które moi widzowie przesyłali mi do remontu. Wzmacniacze oczywiście mówię o tym modelu. Dzięki czemu miałem dosyć częsty kontakt z tym modelem, co za każdym razem odnawiało u mnie zachwyt jego dźwiękiem. Wiecie, że na co dzień no, mam okazję kontaktu z naprawdę dużą liczbą różnych wzmacniaczy. Czasem są to naprawdę zacne i drogie modele, takie jak Accuphase, lampowy JJ, Laksmany, nowe Techniksy, czy ostatnio nawet model Hegla. Ale za każdym razem, kiedy na warsztacie lądował kolejny egzemplarz modelu AU-70, wszystko odchodziło na dalszy plan, dźwięk ze starego Sansuja po prostu za każdym razem mnie zachwycał. Przypominam, że jest to model z roku 65. Mówię o tym, aby Wam uświadomić, dlaczego jeszcze nie porzuciłem tego projektu, który okazał się zaskakujący. Trudnym zadaniem. W filmie o wzmacniaczu marzeń, który powstał pod koniec 2020 roku, czyli mniej więcej półtora roku temu, mówiłem dużo o trudnościach wykonania dobrych transformatorów głośnikowych. No i niestety ten problem jest cały czas aktualny, ale okazało się, że życie potrafi zaskoczyć jeszcze bardziej. Ale po kolei, pod koniec 2020 roku wydawało mi się, że są duże szanse na postępy w projekcie, a także wydawało mi się, że realne będzie nawet zdobycie transformatorów, a może nawet uruchomienie produkcji kitów do samodzielnego montażu. Znalazłem firmę w USA, która robiła na zamówienie zamienniki traw do... Sansui AU70 i nawet udało mi się tam kupić parę transformatorów, parę takich traw za stosunkowo niewielką cenę, niezłą cenę, oczywiście wliczając cenę przesyłki i cło, ale i tak nie było zabójczo drogo. Pomyślałem wtedy, że nie jest tak źle, w razie czego być może zamówienia ze Stanów będą jakimś wyjściem awaryjnym, a docelowo spróbuję znaleźć producenta w naszym kraju. Transformatory ze Stanów okazały się bardzo dobrej jakości. Zakupioną parę zamontowałem w jednym z naprawianych egzemplarzy i brzmiały one tak jak oryginały. Bo w międzyczasie cały czas naprawiałem nadchodzące z całego świata, z Japonii, z, ze Stanów, nawet z Tajlandii wzmacniacze AU-70, dzięki czemu doskonale poznałem ich budowę oraz ich mocne i słabe strony, bo są też takie. W tamtym odcinku z roku 2020 mówiłem także o firmie Trafonica i o transformatorach, które udało mi się tam naprawić. Ponieważ okazały się one być bardzo dobrej jakości, no nie odbiegające również od oryginału, a nawet moim zdaniem nieco lepsze, zamówiliśmy u Pawła, czyli we wspomnianej firmie Trafonika, kolejną parę transformatorów już nie na zasadzie naprawy starych. Chcieliśmy, aby Paweł wyprodukował dla nas nową wersję transformatorów na nieco innych rdzeniach, ale elektrycznie będące odpowiednikami oryginału. Ja w międzyczasie modyfikowałem konstrukcję mojego prototypu, zmieniałem wersję płytek drukowanych. tutaj Widzicie ich kilka wersji, później Wam pokażę bliżej o co chodzi, bo już powoli zaczynałem rozumieć, co trzeba zrobić, aby zachować najlepsze cechy tego wzmacniacza, a wyrzucić to, co niepotrzebne. Ponieważ prace u Pawła z trafoniki trochę się przeciągały, próbowałem znaleźć inne źródła transformatorów oraz zamówiłem także trzy pary traw ze Stanów. Właśnie z tamtej firmy Transcendar, tak na wszelki wypadek. Następnie udało mi się nawiązać kontakt z polską firmą produkującą transformatory, również głośnikowe, i zgodziła się ona wykonać dla mnie próbną parę. Transformatorów do AU70. No niestety po ich zamontowaniu brzmienie wzmacniacza było fatalne. Zamontowałem je chyba nawet do oryginalnego wzmacniacza. Brakowało góry pasma. Brzmienie przypominało trochę odbiór radiowy na zakresie AM na falach długich. Starsi widzowie na pewno pamiętają audycję Lato z Radiem, która była nadawana właśnie w programie pierwszym polskiego radia. No było to w latach mojego dzieciństwa. No i tak właśnie brzmiał AU70 na tych eksperymentalnych transformatorach. No szkoda trochę, bo rysowała się dużo szans. Na rozwój strony biznesowej tego projektu. Udało mi się też poznać znakomitego fachowca, który akurat mieszka stosunkowo niedaleko mnie, i nawet udało nam się go odwiedzić i osobiście pogadać o. Transformatorach i problemach z nimi związanych. Dowiedziałem się wtedy sporo na ten temat. Pan Piotr, bo tak ma na imię, zadeklarował, że sam spróbuje stworzyć swoją wersję transformatora do AU70. No i muszę Wam powiedzieć, że po jakimś czasie udało mu się to zrobić, ale opowiadał mi potem, że było naprawdę ciężko. Okazało się, że transformator głośnikowy do AU70 jest zupełnie unikalną i mało spotykaną konstrukcją, ponieważ jest tutaj użyty nietypowy układ sprzężenia katodowego, wykonanego na uzwojeniach, Wtórnych transformatora. Fizyczne jego wykonanie jest niezwykle trudne, bo wymaga bardzo precyzyjnego nawijania uzwojeń, odpowiedniej kolejności i nawet kierunku nawijania drutu. Nie ma mowy o masowym nawijaniu, musi być precyzyjnie zwój przy zwoju. Konstrukcja rdzenia tego transformatora też jest nieco nietypowa. No i transformatory od pana Piotra również okazały się być bardzo dobre. Wzmacniacz brzmiał na nich znakomicie. Choć nieco inaczej niż oryginał, ale różnica była naprawdę minimalna. Transformatory od pana Piotra poszły Zgodnie z planem na wymianę do kolejnego egzemplarza naprawianego wzmacniacza AU70. Poza tym, pan Piotr wyprodukował dla mnie dla potrzeby prototypu dwa transformatory sieciowe, również, bo też mi były potrzebne. Do zasilacza, no bardzo dobre, znakomite, ten tutaj pracuje wspaniale. Zatem, w świetle tych wszystkich faktów, no wtedy wydawało mi się, że droga do zbudowania wzmacniacza marzeń stoi przede mną otworem. Niestety, życie zweryfikowało moje plany. Po pierwsze, firma Transcender pewnego dnia zniknęła z internetu, a ich adres mailowy przestał odpowiadać. Na szczęście nie zdążyliśmy jeszcze zapłacić za zamówione transformatory, zatem jedno źródło zniknęło. Nie wiem jaki był tego powód, być może ktoś tam nagle zmarł lub jakieś sprawy związane z pandemią. Po drugie, ani Paweł z firmy Trafonika, ani pan Piotr nie zdecydowali się na podjęcie produkcji transformatorów głośnikowych na większą skalę. Próbowaliśmy ich do tego namówić, ale niestety nie udało się. Mam nadzieję, że uda nam się ich nakłonić na zrobienie dla nas jeszcze przynajmniej kilku sztuk, kilku par, no ale prawdopodobnie na tym się skończy. Zatem nawet nie wiem, czy sam stanę się posiadaczem takiego wzmacniacza, nawet jako jego konstruktor. No dobrze, ale czy są jakieś dobre wieści? Owszem, parę by się znalazło. Przede wszystkim jakieś parę tygodni temu wreszcie dotarły do nas zamówione dużo wcześniej trafa głośnikowe od Pawła Strafoniki. To są właśnie te transformatory, które tutaj z tyłu są zamontowane do tego Oto prototypu. Trwało to dosyć długo, ale wreszcie dotarły. Nie sugerujcie się ich wyglądem: są to egzemplarze na użytek tylko do testów dla mnie, bez specjalnych mocowań rdzenia, bez napisów i tak dalej. Ale po prostu są wspaniałe. To co widzicie tutaj. To złote coś, to kolejna wersja obudowy, jaka została wykonana dla prototypu. Co się zmieniło? Otóż zmieniły się projekty płytek drukowanych. Pamiętacie, że na początku w tamtym odcinku pokazywałem wam te oto płytki, takie czerwone z czerwoną soldermaską, które działały, owszem, ale postanowiłem, że jeszcze zmienię konstrukcję. Później były takie oto płytki czarne, takie matowe czarne, na której chciałem umieścić cały zasilacz wraz. Ze wzmacniaczem mocy i z lampami sterującymi. Nie udało się, ta wersja nie działa dobrze. No i wreszcie powstały, powstała wersja płytek tzw. fioletowych, które Wam później pokażę. One są zamontowane tutaj do tego prototypu, które działają już znacznie, znacznie lepiej, ale nie jest to jeszcze ostateczna wersja płytek drukowanych. Okazało się, że nie da się wszystkiego upchać na jednej płytce drukowanej, tak jak tu chciałem to zrobić. Lepiej rozbić to na mniejsze płytki i połączyć przewodami. Teraz już wiem, że to jest lepsza wersja. I tutaj przy okazji muszę y, wspomnieć i podziękować firmie PCBway, przede wszystkim za cierpliwość i Zaufanie i bardzo duży czas czekania na odcinki, gdzie pokazuję te poszczególne wersje płytek drukowanych. To dzięki PCBWay mogłem sobie pozwolić na tyle zmian wersji, nie płacąc za to, bo gdyby mi przyszło zabulić za te wszystkie eksperymenty z własnej kieszeni, pękłoby pewnie z parę tysięcy złotych. Zatem muszę polecić firmę PCBWay, produkują oni znakomitej jakości dróg. Pewnie wielu z Was korzysta z ich usług, no i widzę też, że wielu YouTuberów współpracuje z nimi, więc coś jest na rzecz. A wracając do tematu, tak naprawdę to złote tutaj, to jest pierwszy w pełni działający prototyp, który ma już własne trafa, bo do tej pory mogłem tutaj wsadzać na próbę tylko trafa, którą akurat miałem pod ręką w związku z naprawą jakiegoś oryginału AU-70. Ma on również docelowy transformator sieciowy, ten czarny, no i docelowe lampy. Jak to gra? No muszę powiedzieć, że wspaniale. Udało mi się wreszcie osiągnąć to, co planowałem. Ten kawałek złomu i szkła z tymi transformatorami... To jeden z najlepiej dla mnie brzmiących wzmacniaczy, jakie słyszałem. Być może nie wypada mi tego mówić, ale jestem zachwycony. No i nie tylko ja. No nie obyło się jednak bez pewnych modyfikacji, ponieważ od podszewki znam już konstrukcję oryginalnego AU70, pozwoliło mi to na podjęcie pewnych decyzji. Przede wszystkim postanowiłem całkowicie wyrzucić regulację barwy dźwięku. W tym wzmacniaczu nie działa ona rewelacyjnie. Zawsze, kiedy słucham oryginalnego, Modelu AU70 no to ją wyłączam. Zawsze robię w ten sposób. Uważam, że dźwięk z ominiętą barwą, nawet jeśli potencjometry te od barwy są w neutralnej pozycji, jest znacznie lepszy. W oryginale regulacja barwy jest pasywna. I odbywa się osobno w każdym kanale, czyli mamy dla lewego kanału basy i wysokiej i dla prawego kanału osobno. Są to potencjometry o wartości 1 megaoma, trudne do zdobycia. W prototypie zastosowałem oczywiście podwójne potencjometry, żeby było nowocześniej. Niestety spowodowało to spore przesłuchy międzykanałowe i niespodziewanie wzrost szumu. Na szczęście mam tutaj opcję ominięcia tej barwy, zatem postanowiłem w kolejnej wersji płytek PCB zupełnie wywalić barwę dźwięku. Tu macie płytkę od preampu, która jest w tej chwili zamontowana tutaj do tego wzmacniacza. Przy okazji pozbywając się jednej lampy 12x7. Po prostu ta lampa tutaj już nie będzie potrzebna. Kolejnym uproszczeniem jest rezygnacja z filtra presence. Owszem, działa on dosyć fajnie, dodając niskich tonów, ale moje doświadczenia i pomiary nawet wskazują, że powoduje on niestabilność wzmacniacza przy bardzo niskich częstotliwościach, a nawet niektóre egzemplarze AU70 potrafią się wzbudzać przy 15-20 Hz. No, powoduje to, że przy włączonym filtrze presence, wydaje się jakby wzmacniać ją znacznie mniejszą moc wyjściową. Szybko kończy się moc, zaczynają się duże zniekształcenia. Kolejną przeróbką będzie zwiększenie pojemności kondensatorów w podwajaczu napięcia. Tutaj na tej płytce. Dam tutaj kondensatory o większej pojemności, dwukrotnie większej. Wiem to już z doświadczenia, bo robię tak już w każdym oryginalnym naprawianym AU70. Z takimi kondensatorami dwukrotnie większymi nie wzrośnie nam napięcia anodowe, które i tak jest tutaj spore, 413 V, a zasilacz stanie się trochę sztywniejszy i nie będą spadać napięcia przy mocy bliskiej maksymalnej. W oryginale niestety nawet, kiedy się wymieni kondensatory na nowe. Przy takiej pojemności oryginalnej, kiedy się gra głośno, napięcie anodowe trochę spada, przez co zmieniają się. Nieco punkty pracy lamp mocy i w rezultacie wzmacniacz, kiedy gra głośno, gra trochę gorzej, gorszym brzmieniem. Ja już od jakiegoś czasu, tak jak mówię, standardowo wymieniam w oryginałach te kondy na większe. O wyrzuceniu preampu gramofonowego, tych, tego tranzystorowego i filtrów y, dolnoprzepustowych i górnoprzepustowych, czyli tych dwóch, już mówiłem w odcinku z roku 2020, i tutaj już tego nie ma. Pamiętacie, że w fabrycznym AU70 ten loudness, który tutaj jest, jest okropny. I bardzo głęboko działa, niczym w naszym rodzimym Radmorze. Postanowiłem go zatrzymać, tutaj nie, nie wyrzucać go, ale uczynić go bardziej subtelnym, żeby działał tak, jak powinien działać prawdziwy filtr loudness, czyli po prostu zmieniać niedostrzegalnie barwę dźwięku, kiedy przyciszamy wzmacniacz. I po wielu próbach udało mi się, jestem zadowolony, ale i tak nadal oczywiście mamy możliwość wyłączenia filtra loudness jednym z tych wyłączników. W prototypie mamy już taki właśnie zmodyfikowany filtr loudness. Przy okazji udało mi się zmienić ten potencjometr na bardziej współczesny i tańszy przede wszystkim, i bardziej dostępny, a nie taki za 110 dolarów i 70 centów na eBayu plus przesyłka i cło. Także to Tutaj mamy potencjometr, już, który można normalnie kupić. Wyrzuciłem również regulację balansu. Dlaczego? W oryginale AU70 zastosowano podwójny potencjometr o charakterze logarytmicznej, ale odwróconej dla jednego z kanałów. No, taki potencjometr jest dziś nie do zdobycia, a zastosowanie zwykłego liniowego powoduje, że po przekręceniu w jedną ze stron no, ten kanał wyraźnie się pogłaśnia w stosunku do tego, jak jest w takiej pozycji. Ja po prostu nie chcę takiej regulacji balansu. Nie można też zastosować potencjometru M plus N takiego specjalnego do balansu, bo potencjometr w oryginale jest umieszczony bezpośrednio przy siatce pierwszej pentody 6AN8, a ta jest bardzo wrażliwa na zwieranie i trzeba by zastosować jakieś dodatkowe dzielniki, oporniki, a nie chcę tego robić. Po prostu zamiast potencjometru balansu daje prosty dzielnik pół na pół, 250 na 250 i tyle. Zatem płytka przedwzmacniacza, ta tutaj, znacznie się uprości, co na pewno zmniejszy kłopoty z zakłóceniami również. No i ostatnią przeróbką były napięcia żarzenia. Postanowiłem zasilić lampy mocy 71 7189 osobnym uzwojeniem 6,3 V. Osobne uzwojenie zasila żarzenie lamp 6AN8, a osobne uzwojenie zasila lampy 12AX7 i wynosi ono 12,6 w oryginale jest to również 6,3 V. Zrobiłem tak po to, aby po pierwsze odseparować żarzenia od siebie, a po drugie potrzebne mi było wyższe napięcie, które po wyprostowaniu zasiliło mi cewkę przekaźnika, np. do filtra Loudness, dodatkowo do zasilania tego sterownika od wskaźników wychyłowych oraz do płytki selektora wejść. To jest taka tutaj malutka płytka, o tutaj ją mam. Tutaj również potrzebuję napięcia wyższego trochę do y, zasilania cewek przekaźników selektora wejść. Czyli można powiedzieć, że wyrzuciłem z oryginalnej konstrukcji to, co niepotrzebne i to, co pogarszało dźwięk, a zostawiłem to, co najlepsze. To po prostu co tworzy magiczne brzmienie AU70. Tego już dzisiaj jestem pewien. A co z lampami 6AN8? O tym również wspominałem w 2020 roku. No i muszę Wam powiedzieć, że od tego czasu niewiele się zmieniło. Niestety, próby z zastosowaniem innych lamp, bardziej dostępnych, nie udały mi się zbytnio. Inne lampy, które zawierają pentodę i triodę, powodują zupełnie inne brzmienie wzmacniacza. A na próby z jakimiś osobnymi triodami i pentodami no, no nie było czasu. Co prawda, lampy 6AN8 i 6AN8A, takie jak tutaj widzicie. Nadal można kupić w detalu, na przykład na eBayu, ale no nie ma tam wielkiego wyboru, a ceny stale rosną. Ale w sumie można kupić. Nie znalazłem natomiast miejsca, gdzie można by je zamówić hurtowo w większych ilościach. Zatem nadal jest słabo, ale na razie jeszcze można kupić sobie parę lamp 6AN8, jeśli się potrzebuje. A tak wygląda konstrukcja naszego prototypu w środku. Tutaj widzimy płytkę zasilacza taką podłużną z kondensatorami elektrolitycznymi, diodami podwajacza. Tutaj mamy z kolei tą podłużną następną płytkę wzmacniacza mocy. Niedaleko znajduje się tutaj znajduje się płytka dla lamp 6AN8, a pod tymi ekranami znajduje się płytka przedwzmacniacza, tam gdzie są te trzy lampy 12AX7 ten prąd powinien być ekranowany i potencjometry. No widzimy tutaj transformator od tyłu jakby od dołu Tutaj ta niebieska płytka to jest gotowa fabryczna płytka od sterownika tych okrągłych wskaźników wychyłowych, jeszcze nie podłączona. Tam z tyłu z kolei ta czerwona płyteczka to jest płytka selektora źródeł z kolei, też nie podłączona jeszcze. No tu widzimy zaciski głośnikowe przykręcone, tutaj jest podłączone tylko jedno wejście do prób, także jest to wzmacniacz jak widzicie w formie prototypowej, ale już w pełni działający i znakomicie brzmiący. Także tak to wygląda, nie ma tutaj żadnych cudów, wszystkie płytki są podłączone. Połączone przewodami na kostki, zakręcane, wlutowane w płytkę. Pamiętacie, że miałem też wątpliwości co do zrobienia kopii fabrycznego urządzenia. Chodziło mi o to, czy miałbym prawo zrobić wzmacniacz, który w jakiejś mierze zrobiony jest z oryginalnego, fabrycznego schematu i czy miałbym też prawo sprzedawać na przykład kity dla Was w takiej sytuacji. Dostałem wiele porad od ludzi, którzy się na tym znają. Przy okazji bardzo za nie dziękuję. Okazuje się, że raczej nie ma się czym martwić, bo po pierwsze projekt wzmacniacza ma już swoje lata i prawie na pewno no, prawa do niego wygasły, a po drugie obecny kształt tego projektu no, już tak bardzo odbiega od oryginału, że w niewielu miejscach można znaleźć podobieństwa. Zatem tym raczej nie należy się martwić. Powstaje pytanie, co robimy dalej? No to spróbujmy sobie jakoś to podsumować i jednocześnie zanalizować, wymienimy sobie po prostu, co jest potrzebne do budowy takiego wzmacniacza, co można łatwo zdobyć czy kupić, a czego nie można. Zacznijmy od lamp. Lampy mocy, czyli oryginalne 7189, takie jak tutaj powinny być, są dostępne, ale oczywiście nie tak bardzo popularne jak zwykłe EL84. Do tego wzmacniacza lampy EL84 no nie nadają się zbytnio. Owszem, będą działać. Ale napięcie ponad 410V na anodzie jest dla nich trochę za wysokie. Będą się mocno grzały i niedługo pożyją. Co prawda, w odcinku o naprawie AU-70, tym pierwszym odcinku, mówiłem co innego, ale wtedy jeszcze nie miałem takiego doświadczenia jak dzisiaj. Oryginalne 71-89 można zastąpić lampami produkcji dawnego Związku Radzieckiego, czyli lampami 6P14P w wersji EW koniecznie. Te lampy też bardzo dobrze pracują w tym wzmacniaczu. No... Tutaj nawet mam właśnie takie zamontowane. Zatem najlepiej kwadra 7189 może też być kwadra 6P14PEW. Cena kwadry 7189 to około od 500 zł do nawet 1000 zł. To zależy od, jakie lampy sobie wybierzecie. A kwadra 6P14P to cena około 600 do 800 zł w tej chwili. Dalej mamy lampy 6AN8, o których już była dzisiaj mowa. Musi to być dobrana para. Tak jak mówiłem, można je jeszcze kupić na rynku zachodnim. Cena za parę to od około 200 zł do nawet 500 zł za parę. To, to już te, te takie najdroższe. No i w końcu lampy 12AX7. Docelowe będą tylko dwie. One są dostępne i w miarę niedrogie, zatem tutaj jakiegoś wielkiego problemu nie będzie. Potencjometry. No, po modyfikacjach zostaje nam właściwie tylko jeden potencjometr do regulacji głośności. W mojej wersji ma on opór 2x250 kOhm. Logarytmiczny z odczepem dla filtra Loudness. Ostatecznie może być dwa razy 100 kilo, nawet bez odczepu, jeśli nie macie w planie korzystania z filtra Loudness. Transformator sieciowy, trzeba sobie zamówić. Jest w Polsce sporo firm, yy, które robią to naprawdę dobrze. Ostatnio wspominałem o firmie Badel. Jeszcze raz ich polecę, bo naprawdę robią to sprawniej fachowo. No, i trafa głośnikowe. To jest największy problem, i od nich proponuję zacząć poszukiwania części do zbudowania tego projektu. Czasami pojawiają się aukcje na eBayu z tymi trafami. Ostatnio nawet widziałem taką i nawet miałem kupić te trafa, ale wyglądały mi one podejrzanie prawdopodobnie były przegrzane. To chcę zaryzykować niech ryzykuje ja tego nie zrobię. Można także szukać firm zachodnich, które specjalizują się w produkcji traw głośnikowych na zamówienie. Dosłownie kilka dni przed nagraniem tego odcinka dostałem wiadomość od jednego z moich widzów, że jest firma w Stanach chyba nazywa się Edcor, która podjęłaby się produkcji takich transformatorów. Pamiętajmy jednak, że to trafo jest nietypowe i koszty jego produkcji Produkcji mogą być wysokie, zbyt wysokie, zwłaszcza na początku, podczas wdrażania produkcji. Warto w takim przypadku zamówić na próbę dwa trafa, parę po prostu transformatorów i je wypróbować, czy po prostu dobrze brzmią, ale często firma życzy sobie w takim przypadku dodatkowych pieniędzy na rozruch produkcji. No i tak kółko się zamyka, ale kto wie, może warto spróbować. Ten transformator można by porównać do silnika wankla w motoryzacji. Niby spalinowy, ma świecę, a jednak zbudowany jest zupełnie inaczej i mechanicy unikają go jak ognia. No Jeśli to wszystko zawiedzie, no to pozostaje zamówienie transformatorów w trafonice, jeśli y, Wam się to uda. Niestety na razie nie dostałem pozwolenia od pana Piotra, żeby dawać do niego kontakt w sprawie ewentualnego zamówienia u niego transformatorów, również sieciowych, jeśli ktoś będzie potrzebował. Dlatego na razie nie mogę tego zrobić. Jeśli pan Piotr się zgodzi, to oczywiście opublikuję na miarę do niego. A może po prostu ktoś z was, moich widzów, ma doświadczenie w nawijaniu, czy też w przezwajaniu, jak to się mówi, transformatorów głośnikowych. No i miałby ochotę podjąć się czegoś takiego. No Myślę, że w tej chwili daję komuś takiemu wręcz na tacy plan biznesowy. Jest projekt, jest rynek, a nawet są potencjalni klienci gotowi do kupna. No czego jeszcze można sobie zażyczyć? Jeśli chodzi o pozostałe części, to tutaj raczej nie będzie problemu z ich nabyciem. No nie ma co inwestować w jakieś wyszukane modele drogich kondensatorów czy rezystorów o wyjątkowo małej tolerancji. To tylko podraża koszty. Tutaj do tego projektu naprawdę wystarczą dobre kondensatory polipropelenowe, poliestrowe, rezystory metalizowane i drutowe o odpowiednich mocach i tyle. Zawsze mówiłem, że siła wzmacniacza i jego dobre brzmienie nie biorą się z dobrej jakości elementów, tylko z jego przemyślanej konstrukcji. Jeśli zastanawiacie się, czy kiedykolwiek powstanie kit samodzielnego montażu z tego projektu, to odpowiadam: nie powstanie. Po prostu nie jestem w stanie zapewnić Wam wszystkich elementów do jego budowy. Nawet gdybym mocno chciał. Poza tym, taki kit byłby. Drogi, ostatnio w komentarzu pod którymś z filmów ktoś napisał, że zastanawia się, czy taki kit będzie kosztował poniżej czy powyżej 2000 zł. Pomyślałem wtedy człowieku, czy tyś się z choinki urwał? Przecież same trafa głośnikowe tyle będą kosztowały, a może i dużo więcej. Do tego obudowa, lampy, inne elementy płytki PCB. No ktoś, kto tak pisze, no, nie ma w ogóle pojęcia o tym projekcie. Powinien dać sobie spokój i poszukać czegoś u chińczyka. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że oryginalne wzmacniacze Sansui A 70 Chodzą dzisiaj w cenie od 12 do nawet do 15 tysięcy złotych i w dodatku nie zawsze są to w pełni sprawne egzemplarze. No na dzień dzisiejszy większość egzemplarzy pochodzi z Japonii. Wiem o czym mówię, bo trafiają one do mnie i jak na razie każdy z nich wymagał jakichś prac, a większość z nich no, musiała być poddana po prostu gruntownemu remontowi. W przypadku zdobycia Transformatorów głośnikowych, no kupienia ich po prostu. Realne jest zbudowanie sobie takiego wzmacniacza, takiej kopii w cenie kilku tysięcy złotych, a z dobrą obudową gdzieś w granicach 5-7 tysięcy, a to znacznie mniej. W zamian otrzymujemy wzmacniacz, który śmiem twierdzić gra lepiej niż oryginał, bo ma on wszystkie elementy nowe, a to, co zbędne, jest z niego usunięte. Się też, jak mógłbym Wam ułatwić samodzielne skonstruowanie sobie takiego wzmacniacza. Transformatorów Wam nie załatwię. O to musicie się sami postarać. Część lamp. Możecie sobie kupić na przykład w znanym sklepie lampelektronowy.pl. Tam również kupicie sporo innych elementów, takich jak podstawki do lamp, pewnie kondensatory, rezystory i tak dalej. A co z płytkami drukowanymi? Obecnie jestem jeszcze na etapie ich końcowego projektowania, uwzględniając te wszystkie poprawki, o których mówiłem. Z tych płytek, które widzicie, no to w zasadzie te trzy fioletowe płytki będą bardzo, bardzo podobne, tak będą wyglądały. Natomiast płytka przedwzmacniacza, tu jeszcze ta płytka też zostaje. od... Selektora. Natomiast ta płytka preampu będzie mocno przekonstruowana, ponieważ dużo rzeczy wyleci stąd. No przyszło mi nawet do głowy, jak już płytki będą gotowe, żeby udostępnić wszystkim za darmo projekty płytek w formie plików Gerbera. Ale odradzono mi taki pomysł, bo jak słusznie ktoś zauważył, zaraz znajdzie się jakiś cwaniaczek, który zamówi sobie płytki u Chińczyków i będzie je sprzedawał. Zatem prawdopodobnie komplet płytek w niedalekiej przyszłości będzie do kupienia jak zwykle w sklepie lampyelektronowe.pl lub jeszcze gdzieś indziej, jeśli się coś zmieni. Nie wiem jeszcze, kiedy to nastąpi, ale na pewno Was o tym poinformuję, być może nawet w Osobnym odcinku. No cóż, trochę szkoda, że nie udało się to, co planowałem. Ale uważam, że projekt wzmacniacza marzeń i tak był wart zachodu. I mimo tego, że nie udało się zorganizować dla Was kitów do samodzielnego montażu, to i tak się cieszę, że podjąłem ten temat. Najbardziej mnie ciekawiło, czy będzie dało się zbudować prototyp działający i grający tak jak oryginał, a nawet lepiej. No i okazało się, że się da. Już dawno bym porzucił pracę nad tym wszystkim. Gdyby nie to, że jest to naprawdę wybitna konstrukcja, mówię o tym wzmacniaczu, dla której warto było podjąć wysiłek i poświęcić na to trochę czasu. Słuchanie muzyki na takim kawałku złomu jest dla mnie za każdym razem dużym przeżyciem. No ja się tutaj tak fascynuję, a w zasadzie na razie nawet nie będę mógł się cieszyć z jego posiadania, bo ten. Prototyp o barwie złotej należy do mojego przyjaciela Krzysztofa, któremu przy okazji również powinienem podziękować za zaangażowanie, poświęcenie własnego czasu, cykliczne podtrzymywanie mnie na duchu i za długie telefoniczne rozmowy z Pawłem, konstruktorem tych oto. Transformatorów z naszego wybrzeża, któremu tutaj oficjalnie również muszę serdecznie podziękować. Dziękuję także panu Piotrowi, drugiemu konstruktorowi transformatorów, za jego naprawdę dobrą robotę. Mam nadzieję, że jeszcze nie zakończoną. No i również naszym widzom, tym, którzy wspierali mnie przy tym projekcie, doradzali mi w aspektach prawnych, proponowali konstrukcję obudów, a także szukali transformatorów po całym świecie. No i tym, którzy przesyłali i przywozili mi do naprawy kolejne AU. 70 z całego świata, dzięki czemu mogłem dobrze poznać jego konstrukcję. No i też podziękowania należą się panu Romanowi z firmy lampyelektronowe.pl, z którym już współpracuję parę dobrych lat i zawsze wspierał on mnie przy próbach realizacji tego projektu i nie tylko tego. Osobiście mam nadzieję, że uda mi się zdobyć jeszcze przynajmniej dwa trafa i zbudować sobie samemu dla siebie tym razem już po wszystkich modyfikacjach. Jeśli tak się stanie, to na pewno wam go pokażę. A w temacie kitów do samodzielnego montażu to naprawdę koniec gry. Ale nadal zachęcam Was do wysiłków zbudowania sobie takiego wzmacniacza jeśli okoliczności pozwolą, bo jego brzmienie wynagrodzi Wam wszystkie wysiłki i rozczarowania. Mnie wynagrodziło. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.